Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaca, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć ciekawostkę na kanale, mianowicie mobilna lutownica przenośna ze sklepu Bangkok. Instrukcja obsługi w języku angielskim. W takim pudełku znajduje się taka przejściówka do zasilacza USB typu C i tutaj na taką wtyczkę. Dodatkowo tutaj mamy taki element, gdzie po prostu odkładamy sobie tą lutownicę i tutaj mamy gąbeczki dwie. Cyfrowa lutownica, inteligentna. Tutaj mamy dodatkowo zatyczkę. I w zestawie jeszcze jest grot. Na stronie banku są podane rodzaje tych grotów. Także w linku i w opisie pod filmem będzie wszystko podane, przedstawione, jak to wygląda. Ona nie posiada w sobie akumulatora. Zasilanie musimy po prostu sobie zapewnić poprzez jakiś akumulator lub zasilacz. Jeżeli będziemy używać stacjonarnie, to normalnie zasilacz możemy podłączyć. Zasilacz 5V, ale tutaj mamy granicę od 9V do 20V. Także możemy taki zasilacz albo akumulator zastosować. Możemy również zastosować w samochodzie, podłączając do gniazda zapalniczki. Jak widzimy, napięcie nie pozwala do osiągnięcia tej temperatury, czyli musimy mieć właściwy zasilacz, bo tutaj jest takie właśnie ograniczenie, jest to inteligentne narzędzie. Inteligentna lutownica i właśnie ona teraz nam obniża temperaturę. Po prostu 5V jest za mało, żeby osiągnąć tą zadaną temperaturę wcześniej. I jeszcze mamy taką aluminiową zatyczkę. Lutownica jest aluminiowa. Tutaj ma taki element gumowany, antystatyczny. I fajnie to wygląda, taki design, naprawdę solidnie wykonane.
us slow up. No, I don't take I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take I got no love for the fake news. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do, so instinctive and so passionate. Every word I move, so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that